Elu! Elu, elu! Dlaczego tak cieszę dzisiaj? Dlaczego się tak cieszę dzisiaj? Robimy pułapkę na Herobrine'a w końcu! Pozbywamy się Herobrine'a z 5 kobiet. Tak, ale kiedy go pokonamy? Pokonamy go kiedy Alan... Alan musi napełnić Minecraft, ponieważ chce z nim i z Michaczem. Michaczem nie wiem, bo Michacz pojechał już na ferie. U niego już są ferie. No i co? Możemy już powoli robić pułapkę. Mamy dużo glowstone'a, jeszcze więcej, bardzo dużo glowstone'a. I udamy się dzisiaj tam gdzieś daleko, gdzieś zrobimy pułapkę, że gdzieś, nie wiem, gdzieś zrobimy pułapkę. Zaprzemy sobie koordynaty tej pułapki i go tam później tepniemy i będziemy się z nim walczyć. Tylko będziemy musieli się nazbroić Alana, mnie, więc pierwsze co, muszę wziąć elytrę. Którą mam akurat w ekwipunku. Druga rzecz, muszę odłożyć niepotrzebne itemy. Trzecia rzecz, wziąć moją zbrojkę. Czwarta rzecz, jak mi zabraknie, to będę musiał się wybić. Idziemy po firewery. Teraz pytanie, gdzie mam zbrojkę? Chyba tam. Tam chyba powinienem tą zbrojkę mieć, jak jej nie mam. No, nie mam tu zbrojki mojej. Mam jakieś tu buciki, może to. No dobra, w sumie to nie jest takie złe. Więc widzowie. Dobra, no i ten jakieś mamy, no. Hełmu chyba nie musimy. No zawsze pytam się, dlaczego nie mam hełmów? Dlaczego nie mam hełmów w skrzynce? No, naprawdę, no to jest tak, ja... Dobra, ale w sumie mam tyle diaków, to ja sobie mogę zrobić szybko nowy. Szybko sobie zrobię, bez enchantów. No potrzebujemy zbrojki, ja nie mam zbrojki, co na razie. Nie zgubiłem tam, tam sam już nie wiem, gdzie się wszystkie... O, tu mam jakiś hełm. Nawet z enchantem, no to... Ale dobra, no w sumie jak sobie będzie lepszy, no trudno, weźmy. No to musimy zdjąć. Jeszcze fajerwerki? Nie, no to jest takie w kółko biegać po to wszystko. Robimy dzisiaj po prostu na niego pułapkę. Dużo weźmiemy fajerwerek, bo to może być ze 100 tysięcy kontekstu. Nie no, niedaleko. Niedaleko, gdzieś obok naszej wioski. Nie chcę, żeby to było w Pietrkowicach. Bo walka w Pietrkowicach mogłaby spowodować, że może tam właśnie będzie TNT wysadzane. Co jeżeli? No to gdzieś na wszelki wypadek właśnie gdzieś daleko. No co to były niebieskie owce? Tą rzeczką. No tam może jakaś wysepka. O, tu coś jest, dobra. O, na tej wysepce. Będziemy to budować. Oczywiście na zewnątrz. O, tu w ogóle są jakieś góry. A, dobra, no tutaj. Nie jest tak daleko. Jeszcze trochę. Mało tego. Tu będzie walka już za... Nie wiem kiedy, ale niedługo z Herobrine'em. Będziemy się musieli jeszcze na to szykować, ale no musimy taką zbrojkę dobrą dać, żeby ten Herobrine po prostu, wiecie, bo jak Herobrine się pokona, to ja mam nadzieję, że właśnie nie wróci, tak myślę. Bo on prawdopodobnie, kiedy tu wejdzie, on prawdopodobnie będzie w zbrojce, nie? Bo on na, bo jak my go namówimy, żeby założył zbrojkę i w sumie, żeby on się bił z nami ze zbrojką. Bo jak my wtedy byśmy deadli na przykład, to by nie było tak kolorowo. Jakbyśmy mogli się tepnąć do niego, tak? No i w ten sposób. Ale zatrzymajmy to, że na razie trzeba walczyć. Ja zrobię chyba tego dwie warstwy. Na wszelki wypadek. Co mnie zlagowało? Ja!
Chyba widzowie. Robimy. Będzie naprawdę porządna pułapka. I tu ostatnia warstwa i będzie dach. Tu na tej warstwie już dach będzie. Będziemy kłaść dach. Ale tu mnie to razi, serio. A co dopiero Herobrine, który się boi światła. Dobra. No ale on w każdej chwili by się szło rozkopie, no czy inaczej będzie w PvP, czy co i tak to wykopie, no. Ale sprawdźmy, może to jeszcze jakimś, nie wiem. Ej, ale mamy bedrock! Ej, ale ma, w sumie nie, bo jakbyśmy to bedrockiem zamurowali, byśmy tam wlecieli, byśmy nie mieli jak wylecieć. Zobaczcie, tam, ja bym tam jeszcze dał, omurował to jakimś bedrockiem, czy czymś. Co, a polecę po bedrock. No, najgorsze jest to, że bedrocka nie zniszczymy. Za nic. Bedrocka się nie da się go rozwalić, więc ja wezmę stack bedrocka. Ale się cykam, brać. No zobaczcie, on w tej głowie tam, widzieliście co on tam ma, widzieliście. Jakie on tam ma rzeczy w ostatnim odcinku. Tam ma bedrock, zobaczcie. Myśmy tu zabrali stąd TNT zabraliśmy, bo on tu miał TNT jakby co. Co weźmiemy? Dobra, weźmiemy stack bedrocka. Ja się boję stawiać bedrock. Boję się stawiać bedrock. Się cykam. Dobra, ale sprawdźmy, czy on by tak se latał tu, to by to zobaczył. Nie no, chyba by tego nie zobaczył, bo to trzeba się oddalić trochę. Tak, trzeba tu oddalić się. Tak. Się boję stawiać bedrock. Dobra. Nie zniszczymy tego! Się boję, że coś na podstawie. Tego już tutaj, co teraz jest, już się, to już będzie na zawsze. Ej, ale będzie pamiątka. Ej, no fajnie. Będzie pamiątka. Budować z bedrocka zawsze. Zawsze jak miałem jakieś złe postacie i coś budowałem z bedrocka. To się bałem. Bo zawsze. O właśnie, teraz mogłoby coś źle wyjść. Widzisz, że ja teraz mogę się sam tym uwięzić niechcący i nie wyjść? No właśnie. Idziemy potem. Jeszcze po jednym z tak tego bedrocka. W ogóle ta elytra ma dużo. Dobra. W ogóle to jest ta legendarna elytra, którą myśmy wiecie gdzie byli. Idziemy po więcej, tu bedrocka mamy jeszcze, tak. Dobra, ale się cykam budować bedrockiem. Nie budowałem na survivalu czystą. Teraz Alan się spyta, skąd miałeś bedrocka, bo o tym wszystkim powiem. Że Herobrine miał w skrzynce, ją to zabrałem. A Herobrine jest... Ej, ale on... Herobrine sam, a w sumie on... My go tepniemy tam do środka, on tego nie zobaczy, ale to jest na wszelki wypadek. Musiałem zrobić rusztowanie z bedrocka, naprawdę. Ale będzie więzienie z bedrocka. No i ale mieliście kiedyś na czystym survivalu, gdzie nie używaliście game mode bedrock? Ja nigdy. Ja teraz zabrałem Herobrine'owi. Do czego się jeszcze może przydać? Jaki wypadek. No i teraz już niechcący. Mam jeszcze jeden blok. O, tu będzie wejście do tego. I tu załatamy to czymś. Jeszcze idę po jeszcze stack bedrocka. Zobacz jak to wygląda.
Brzydko to nawet wygląda. Ja już nie będę tego dokończał. Jeszcze tam dodam jakieś, co, jakąś fosę. Ten bedrock, nie no, nie był najlepszy pomysł tym bedrockiem. Dwa z takich umiem zmarł, ale to nie był najlepszy pomysł. Naprawdę, nie był najlepszy pomysł. Pozostanie na zawsze. Zostanie ten bedrock już na zawsze. Jakby co, ten bedrock, który tam postawiliśmy, ja jeszcze raz sobie przypomnę. Dla niewidzących. On tam już będzie na zawsze. Za 5-10 lat, nawet jak... Dopóki serwera nie usuniemy. On tam zawsze już będzie. Chyba, że tam jakąś piaskową górę zrobimy i wtedy, wiecie. Czy tu są jakieś potrzebne jeszcze rzeczy? Nie no, bedrocku... Bedrock nie, bedrocka nie ruszam już. Tutaj chyba nie. Ale ja na pewno mam jakieś potrzebne rzeczy w mojej bazie. Nie no, czy mam coś, co by mogło się tam przydać? Miałem. Główki zombiaka mogłyby się tam przydać. Mamy kobra, dobra, kobra jeszcze tam trochę zamurujemy. Dobra, git. Mamy tyle bedroka. Może dzisiaj Alan już będzie na Piotrkowicach, to my mu to pokażemy. Ale prawdopodobnie Herobrine będzie ją rozwalać bez Michacza. Nie wiem, dlaczego Michacza w ogóle nie ma. Nie ma go na Piotrkowicę. No jest nawet blisko. Się tak też nie zastanawiam, czy to by tutaj przenieść, na te góry. Ale nie, nie przeniesiemy. O kurde, co to jest za duża góra? Na którą to jest kratkę? Na prawie maksymalną. Czyli 260 pakietów. Ale tego nie przeniosę tam. Bo to bedrock. I co zrobimy? Od tej strony. Zabunkrujemy całkiem, żeby jakby on po prostu przed bisiami go zbawiliśmy. Też się zastanawiam, czy tego nie lepiej zrobić pod ziemią. No to... W sumie... Ej, nie mamy tu jeszcze tego bedrocka! Zapomniałem totalnie o tym! Totalnie zapomniałem o tym bedrocku, żeby tu postawić. Naprawdę. Gdzie? I tu w środku byłaby walka z nim. O tutaj, tu, bum. Dobra, to bunkrujemy. Chyba nikt się nie skapnie. A jeszcze u góry jest jasność. Nie może się niego tym skapnąć. Tylko nie może się, bo jakby Herobrine się o tym skapnął, ja bym mówił, że już jest po nas. Jakby się Herobrine oczywiście o tym dowiedział. Tak to nie jest. Tak to jeszcze jesteśmy. No zobaczcie, teraz ostatni blok tutaj będzie. I skończone. Bo jest już ciemno, jak nie powiem gdzie. Nie, tu, a tam jest klarawa, dobra. A nie, a tu jeszcze jest! 3, 2, 1, no już skończone, dobra. Wracamy. Do Pyczkowic. Przespać się i dawać, czy będziemy kminić jeszcze nad tą bazą. Się boję, naprawdę się boję. Jak ten Herobrine, on się o tym dowie wcześniej, jakby on w ogóle... On od środka tego nie zobaczy, mamy plan go tam tepnąć, my. Bo on się do nas nie tepnie, chyba że namówimy go. Dobra. Więc co? Ile odcinek trwa? 14 minut jeszcze, musimy trochę popracować nad tym. Odkładamy, żeby on się nie skapnął, że ten glowstone tu jest. Ja napiszę później Elonowi wiadomość. Zadzwonię do Michacza, napiszę mu... Michaczowi. Napiszę Alanowi, bo zawsze ja gram z kolegami i coś buduję, oni później grają ze mną na serwerze, się pytają o co chodzi, ale ej, oni i tak tego nie zniszczą, bo Alan nie da się już tego zniszczyć, no.
Nie da się już tego zniszczyć. Powiem wam tyle. Nie da się już tego zniszczyć. Więc, ja w sumie się tak cykam, czy na pewno to było dobrze, czy nie lepiej było to z obsydianu zrobić. Ej, on ma, dobra. Ja się właśnie tutaj zastanawiam, czy nie lepiej właśnie to było z obsydianu zrobić. Bo ja wam mówię, że my tego nie naprawimy już. Jakby nie zniszczymy. Dobra, skończymy ten odcinek. Dziwnie jest, naprawdę dziwnie. Na miniaturce będziecie mieli, jak to całkiem wygląda, będziecie mogli na miniaturce mieć to. Tak, do zobaczenia w następnym odcinku. Pa, pa.